Wyżej 300 tysięcy, jeden nawet 360 tysięcy. I w zasadzie już miał być zezłomowany, ale z uwagi na trudną sytuację, bo miałem w pewnym momencie jeden pojazd służbowy, no to przeforsowałem u komendanta jeszcze, żeby nie zdejmowali nam ze stanu tego radiowozu, tylko na czarną godzinę, żeby po prostu nam służył. Jeśli chodzi o pojazdy służbowe, proszę Państwa, no jest taka tendencja i ta tendencja jest do 2018 roku, ma taka być, jest to tendencja Komendy Głównej, żeby samorządy partycypowały w koszty zakupu inwestycji pojazdów. Jest to 50% na 50. Wy Państwo dajecie 1/4, czyli 25%. 25% ja już uzyskałem środków finansowych z budżetu gminy Zakliczyn, która podjęła taką uchwałę w styczniu 2015 roku. Czemu to służy, proszę Państwa? Czasami są organizowane różnego rodzaju pikniki, zapraszają mnie szkoły, zapraszają nas policjantów, różnego rodzaju instytucje. Mi jest wstyd pojechać starym, zdezelowanym samochodem i pokazać, prawda, jak to mniej więcej funkcjonuje. Ten samochód nie będzie służył mnie, tylko będzie służył policjantom, będzie służył mieszkańcom i zawsze jak będę gdzieś chodził i na spotkanie, to będę powtarzał, że ten samochód jest współfinansowany z budżetu gminy Wojnic, z budżetu gminy Zakliczyn, nie jest to zakupiony ze środków policyjnych w 100%. Ja wiem, że dochodziły do mnie różnego rodzaju słuchy, że ten pojazd może zabrać Komenda Miejska, że ten pojazd może zabrać Komenda Wojewódzka. Ja powiem tak, proszę Państwa, gdybyście mi dali na dzień dobry dzisiaj cztery nowe pojazdy, to byłaby taka ewentualność, że komendant w pewnym sensie mógłby takie przesunięcie chciał dokonać. Natomiast przy takiej flocie, jakiej ja mam w tej chwili, to ja nie wiem, czy do końca roku dotrwam, bo może mi się w każdej chwili to wszystko rozsypać i może być tak jak w 2012 roku, gdzie nie miałem żadnego pojazdu, tylko miałem jeden pojazd wypożyczony z Komendy Miejskiej, jednym samochodem, żeśmy obsługiwali dwie gminy. My robimy rocznie 120 tysięcy kilometrów wszystkimi pojazdami, więc możecie sobie Państwo wziąć skalę przebiegu. Odległość między Biadolinami Radomskimi a Jamną to jest około 60 km. Wystarczy dwie takie interwencje, to jest 120 km na służbę. Licząc teraz w systemie 12-godzinnym mam dwie służby, gdzieś około 300 km robią. No to możecie sobie Państwo wyliczyć. To jest no 120 tysięcy kilometrów rocznie. Tak jak powiedziałem, dotychczas nie było problemu w innych gminach, w innych komisariatach, więc myślę, że i liczę na Państwa przychylność. Jeszcze doszły do mnie głosy takie, że kiedyś radiowóz z gminy Wojnicz został przekazany do Żabna. Owszem, zdarzyło się coś takiego. Gmina Wojnicz zakupiła w 2007 roku radiowóz. To wiem z przekazów, bo mnie jeszcze tutaj nie było. I owszem, funkcjonował on przez 2 lata. Przez 2 lata akurat policjanci przebieg wykonali tym radiowozem około 180 tysięcy kilometrów. I komendant zaproponował byłemu komendantowi z Wojnicza taką możliwość. Dam wam nowy radiowóz, taki sam, nowy radiowóz, natomiast stary, ten, który wam Wojnicz zakupił, zabiorę wam do tego. No to, proszę Państwa, jeżeli mi by też proponował coś nowego za coś starszego, to też bym się na to zgodził. I ten samochód, taki jak CIT, do dnia dzisiejszego tutaj jeździ, ma przebiegu 300 bodajże 15 tysięcy kilometrów, a z tego co wiem, w Żabnie już została wycofana ze względu na to, że już się nie nadawała do użytku. Jeszcze jedno chciałbym sprostowanie, bo też doszły mi takie słuchy, bo Państwo, że służby są Ścieżkowicami i radiowóz nasz jest wykorzystywany na rzecz Ciężkowic. Ja powiem tak, są służby takie realizowane Ciężkowicami, ale to nie jest takie w zasadzie, że nasz radiowóz jeździ w Ciężkowicach. Nasz radiowóz jeździ na terenie Wojnicza z Ciężkowicami, a jeżeli ja mam z Ciężkowicami służbę, to w Ciężkowicach jeździ ciężkowicki radiowóz. Ja powiem tak, wolę mieć te 4 służby czy 5 służb w miesiącu z Ciężkowicami po to, żeby coś tutaj się odbywało i ten patrol był, niż go w ogóle, żeby nie było. Więc z uwagi na tą sytuację kadrową, o którą Państwu przedstawiłem, 3 osoby, które mi w tej chwili brakuje, no to naprawdę czasami graniczy z cudem stworzenie grafiku na cały miesiąc. Dałem Państwu, żebyście zrobili grafik, to powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Także proszę o wyrozumiałość
i podjęcie właściwej decyzji zgodnie z sumieniem. Dziękuję.